bezpieczeństwo dzieci w szkole podstawowej gimnazjum oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Składam wniosek o zamontowanie radarowego pomiaru prędkości. To jest sygnalizacja świetlna ze zmianą na sygnał czerwony, uzależniona od prędkości poruszającego się pojazdu na drodze wojewódzkiej 262 przy przejściu dla pieszych na trust szkoły. Wniosek taki możemy złożyć do Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu, ulica Wilcza 3. Możemy też skorzystać z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Takie rozwiązanie polepszyłoby bezpieczeństwo osób, spowolniło ruch pojazdów, które obecnie i tak nie stosują się do znaków drogowych.